Radio Kraków. Razem z nami gość specjalny, Kuba Boguta. Dzień dobry. Witam. No i Marek Handwerker dołączył. Dzień dobry. Obaj byliście dzisiaj w Białym Kościele, tak. Bo o tym porozmawiamy, a tam roadshow. Kasia Dobrzańska-Hunko, czyli Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli Marek Dworak, tak. Straż Pożarna Biały Kościół, czyli Bartek Jastrzębski z kolegami. Zawodowa Straż Pożarna i Policja. I ratownicy drogowi. No, działo się dzisiaj rano w Białym Kościele. Roadshow to jest taki specjalny cykl pokazów, gdzie rozmawia się o wypadkach, o ich przyczynach i skutkach. Gdzie z jednej strony na scenie mamy policjantów, ratowników, osoby poszkodowane, tak jak w wypadku Kuby, z którym zaraz więcej o tym porozmawiamy, a z drugiej strony młodzież, która ma posłuchać ponad i zobaczyć. To osób dzisiaj było na jaka reakcja pokazie? Jest tych młodych ludzi? Więc to, co ja zauważyłem, i Kuba chyba to samo zauważył. Pierwsze, tak. Pierwszy film, w którym młodzież bawi się na jakiejś dyskotece, popija sobie drinki. Nawet potem, jak pokazują wypadek, w ogóle to do nich nie dociera. Siedzą, patrzą, początek. Po pierwszej prezentacji, czyli powiedzmy po policji, już jest troszkę ciszej. A po drugiej to już jest totalna cisza. Mhm. Kiedy zobaczyli ten worek, w którym niestety wozi się zwłoki. Ofiary, tak. Ofiary, to już totalna cisza. Jak Kuba wszedł na podest, na scenę i zaczął opowiadać o swojej historii, to wszyscy patrzyli z niedowierzaniem. No bo jeżeli ktoś miał wypadek i dawano mu 1% przeżycia, a on stoi przed nami. No właśnie, Kuba. Jak to jest? Ile to lat temu było? Kiedy był ten wypadek? 9 lat temu, bo to było 12 grudnia 2009 roku. No i od tamtej pory się rehabilituje i walczysz. Dla mnie jesteś symbolem takiego pozytywnego myślenia i działania i nie poddawania się, bo po pierwsze sam przeszedłeś gehennę, bo po pierwsze długo byłeś w śpiączce, potem próba wyjścia z różnych słabości, które cię dręczyły, z którymi ciągle się zmagasz, ale z pozytywnym skutkiem, bo coraz lepiej wyglądasz i coraz lepiej funkcjonujesz. A bardzo dziękuję. Bardzo proszę. I do pracy nawet idzie. I do tego ten twój uśmiech po prostu, który jest prawie nieustannie na twojej twarzy, nawet jak jesteś tak zmęczony jak dzisiaj. I dla mnie jesteś takim symbolem tego, żeby ludzie patrzyli, jak wydaje im się, że mają jakieś kłopoty w życiu, to niech spojrzą na ciebie, co przeszedłeś i że potrafisz dalej być z uśmiechem i pomagać innym, bo ty nie jesteś człowiekiem skupionym na sobie, który chodzi i mówi bez przerwy, bo ja, tylko potrafisz wsiąść w pociąg, bo nie mieszkasz przecież w Małopolsce, mieszkasz pod Warszawą. No tak. I wsiadasz w pociąg i jedziesz, bo w wielkiej wsi pod Krakowem, w Białymkościele, przepraszam, pod Krakowem jest roadshow, no to jak, bez Kuby? No przecież to niemożliwe. Za chwilę będziemy mieli też prawdopodobnie w Gdowie i też wiem, że przyjedziesz. Ale opowiedz właśnie o tym swoim uczestnictwie w tych roadshow. Co ty tam mówisz do tych ludzi? No, opowiadam to, co mi się stało. Stało się Dużo. No, ja przed chwilą mówiłem, żeby jak zmieniłby to, co miał nieuszkodzone, czyli to, co miał całe po wypadku, to byłoby krótko. Szybciej. To szybko, dwa słowa. No tak, no bo miałem tak. Krwiak mózgu, śpiączka, czterokończyn wyraz spastyczny. Wewnątrz brzucha było wszystko zniszczone. Serce, płuca, wątroba śledziona i wiele, wiele innych tak też. Tak to wymieniasz, jakbyś mówił o samochodzikach na resorkach. Do tego te 9, te 11 kręgi były połamane, kość ramienna, kość udowa złamana, nie pisałem, nie czytałem, nie mówiłem. No i z takich ważniejszych to chyba wszystko. Mm-hmm. A teraz powiedz mi tak, bo ja oczywiście znam tą historię, bo my się znamy nie od dziś, tylko już od kilku lat, ale to jest też przykład tego, jak niewiele trzeba. Jechałeś sobie bez jakiejś brawury, szaleństwa, bez nielegalnych wyścigów, po prostu zwyczajnie wieczorem. Wieczorem, ale był wtedy grudzień. Mm-hmm. Jeszcze nie było śniegu, był lód. Czarny lód. To jest właśnie niebezpieczny, niewidoczny. No i nagle mi samochód uciekł.
zaczął mi bawić się własnym życiem. No i uderzyłem w znak, który pokazuje, po której stronie powinniśmy jechać. No i odbiłem się od niej. No i latarnię bądź słup telegraficzny, bo nie pamiętam tego, bo to miałem 6 miesięcy przed wypadkiem i 6 miesięcy po wypadku, kompletnie nic. Skasowaną pamięć. Tak, dokładnie, więc nie wiem, co to było dokładnie. No ale jak. No nie, powiedzmy, że to była latarnia, no to latarnia spadła i na mnie złamała i się. I się i dobiła na mnie leżała przez dopóki nie przyjechała straż. Wiadomo, pożarna. Jak długo to trwało? Tego też do końca nie wiesz, ale tak 40 minut to tak ludzie mówią, że 40 minut trwało. Mroźna noc, ty nieprzytomny w samochodzie, no bo straciłeś przytomność od razu, tak? No nie pamiętam, więc no chyba tak. W każdym razie to jest też przykład na to, jak silny organizm, że się z tego wybronił, że nie zamarzłeś na przykład, że nie wykrwawiłeś się, że twój organizm walczył. Przypomnijmy, ty byłeś sportowcem. Tak, właśnie. To jest bardzo ważne, że to ci pomogło na pewno w tej... No i tak, to na pewno. I za to dziękuję. Na wysokim poziomie sportowcem, nie podwórkowym, tylko... Nie byłem jakimś mistrzem olimpijskim, no ale na Mistrzostwach Europy Juniorów startowałem, więc... Jeszcze do tego skromny, bo Mistrzostwa Europy to jest niby nic, tak? Tak. Jasne. Ale dobrze, dyscyplina to dziwna dyscyplina, tak rzadko u nas popularna, skoki do wody. To też trzeba mieć odwagi, żeby to z góry tej wieży skoczyć. Ale to było cudowne. Jezus. Takie cudowne to było, takie skakanie do wody. Jezu. Nie uwierzycie państwo, ale on chodzi, rozmawia, jest, prawie normalnie funkcjonuje. Jakby człowiek nie słyszał tych jego historii, to by nie uwierzył. To ja bym to nie uwierzył, ponieważ któryś raz już widzę Kubę na tych imprezach. Sądzę, że to dociera do tych młodych ludzi, bo to inaczej jest, jak oglądali ten film, potem wyszedł Kuba, to oni patrzyli jakby nie wiem na co. To jest niemożliwe, żeby jak on wymienił te wszystkie choroby. I to on chodzi normalnie, rozmawia z nimi. I tu jesteś przykładem też tego, że nie ma mocnych, że zawsze coś może się zdarzyć nieprzewidzianego na drodze i niewiele trzeba. W twoim przypadku to były sekundy, fatalnie się złożyło, że ten lód się pojawił na jezdni i stało się, jak się stało, tak? No, dlatego każdy powinien mieć tego świadomość, że naprawdę, jak są zimowe warunki, to nie możemy tego lekceważyć, bo to, że nam się wydaje, że asfalt dobrze wygląda, to nie znaczy, że tak jest, prawda? Bo może się zdarzyć, jak u ciebie, nagle wjedziecie na lód i... No niestety mi się tak stało, więc teraz właśnie na roadshow opowiadam ludziom, co mi się stało, żeby oni, może chociażby jedna osoba z tych wszystkich osób, pomyślała sobie w pewnym momencie, temu się coś stało, to może ja już nie będę jeździł jak pirat drogowy, nie będę brawurował, tylko spokojnie, 50, tam przepisy drogowe będą mówiły, jak mam jechać, a nie szaleństwo. Dokładnie. Kuba, to naprawdę fantastyczne i to, że pomagasz tak innym i że właśnie z tym uśmiechem na twarzy. Dziś Biały Kościół był miejscem właśnie takiego spotkania i myślę, że w Białym Kościele od dziś będzie bezpiecznie. Dzięki tobie również. Dzięki Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biały Kościół jest akurat tak położony, że jest przy bardzo ruchliwej drodze, to jest bardzo niebezpieczna droga. No, sami przekonaliśmy się kiedyś, jak robiliśmy program z Białego Kościoła, gdzie w czasie programu nagle strażacy wybiegli od nas, bo okazał się wypadek na drodze. Co chwilę tak mają. Tak. A po drugie mają na przykład szkołę, która co prawda idzie już do likwidacji, ale jeszcze ciągle funkcjonuje. I ta szkoła jest niby na bocznej uliczce, która bezpośrednio przylega do 94. W związku z tym ci, którzy chcą wyjechać z tej szkoły i pojechać na główną drogę, muszą się włączyć w jeden nurt pędzących aut, bo to jest naprawdę bardzo ruchliwa i szybka droga. Więc to jest też szczególnie niebezpieczne miejsce. I dlatego w takim środowisku, w takim miejscu, tacy ludzie jak Bartek Jastrzębski i towarzystwo
strażackie, ochotnik, tak to nazwijmy, tak, są bardzo potrzebni, bo to oni krzewią to bezpieczeństwo ruchu. To oni pokazują, co jest zagrożeniem i dzięki nim teraz ten road show właśnie odbył się tam. Ale dzisiaj nie tylko właśnie ratują na drodze, ale przed drogą. Tak, czyli nie docierają, tylko... Zauważyłeś, Kuba, jak po cichu wychodzili wszyscy z tej sali? No, ale to zawsze, zawsze, za każdym razem. Bo to jest tak, przychodzą rozchichotani, tak, roześmiani. A wychodzą, grobowa cisza, każdy sam ze swoimi przemyśleniami. Zauważyłeś, że nikt nie miał smartfona w ręce, nie? Gdzie normalnie to nie wchodzili, to każdy sobie coś tam pisał, wychodzili, cisza, spokój, ubierali się. Nie widziałem, żeby ktoś specjalnie zwrócił uwagę, czy ktoś coś pisze, nie? Chodzi o to, żeby to miało jakieś wrażenie. I teraz żeby każdy z nich pójdzie do swojego domu, pójdzie do znajomych, pójdzie do szkoły i będzie opowiadał. I to gdzieś tam zapączkuje. Oczywiście najbardziej poruszeni i zaangażowani w to będą ci, którzy bezpośrednio byli na tym spotkaniu. Potem jest ta druga fala tych, którym oni opowiedzieli, jeszcze tacy rozemocjonowani, więc oni też będą trochę tego przejmą. I to pójdzie. No, od tych wszystkich osób jakaś taka fala w tym małym środowisku, fala bezpieczeństwa się rozejdzie. No i tutaj olbrzymie słowa podziękowania dla Kasi Dobrzeńskiej. No naprawdę jest to tak pięknie zrobione, w taki sposób dociera do tej młodzieży. Ciężko jest dotrzeć do młodych ludzi. Ty niejednokrotnie jesteś, widziałeś, jak to dociera. Że oni w pierwszej chwili, nic, a potem dociera. I mam nadzieję, że chociaż, jeżeli się uda chociaż jedno to ich ludzkie życie uratować to dzięki takim, cudowny, to by było cudowne. No dokładnie. Słuchajcie, program nam się kończy. Kuba, my się zobaczymy w kwietniu, mam nadzieję. Tak, na pewno. Czekamy tu na ciebie. Ja mam taką nadzieję, że zostanę zaproszony. No, oczywiście, road show bez ciebie to w ogóle jest, wiesz, nieudany. Małopolska cię wzywa. Czekamy. Bardzo dziękujemy. Kuba Boguta był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. A my też dziękujemy państwu. Marek Handwerker i Marcin Koczyba. Radio Strada.